26 listopada w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 został zorganizowany po raz 10 Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia. Może brzmi banalnie, zdrowie jest najważniejsze i chcemy też przypominać ludziom raz w roku od kilku lat o tym, żeby przystanąć czasem i posłuchać swojego organizmu, bo czasem profilaktyka ratuje życie i lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, więc po to jest ten dzień, żeby troszeczkę się przejrzeć, zobaczyć jak tam z naszym słuchem, jak tam z naszym wzrokiem, jak tam nasze badania, jeśli chodzi o poziom cholesterolu, ale też, żeby zobaczyć, jak wiele fantastycznych podmiotów z dziedziny ochrony zdrowia działa w naszym mieście, żeby sobie przypomnieć, żeby też zapytać, gdzie pójść przy konkretnych jakichś problemach. Dzisiaj ta okazja jest po raz kolejny, za co jesteśmy wdzięczni głównie wystawcom, którzy zechcieli tutaj dzisiaj przyjść, te badania bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców udostępniać, ale także też prezentujemy te rzeczy, które miasto robi, czyli jakie są badania profilaktyczne opłacane przez miasto, z czego można i kto może skorzystać. Także jest to okazja do pokazania tej bardzo bogatej oferty, do przypomnienia o tym, że należy się badać, przynajmniej raz w roku i żeby umożliwić tym osobom, które mają trudności z dostępem do lekarzy specjalistów, tutaj na miejscu uzyskanie pewnych porad. To naprawdę jest dla nas bardzo ważne, aby jak najwięcej podmiotów tu się wystawiło, a z drugiej strony też, żeby jak najwięcej mieszkańców miało możliwość dowiedzenia się i też dostępu właśnie do tej bogatej, nie ukrywam, oferty naszych chorzowskiej służby zdrowia. W czasie wydarzenia mieszkańcy mieli okazję do skorzystania ze specjalistycznych porad lekarzy oraz darmowych badań. W dniu dzisiejszym pacjentom, którzy zgodzili się do nas przyjść, oferujemy darmowe badania jamy brzusznej USG, wykonywane na sprzęcie, które jest z naszej pracowni, przez lekarzy pracujących w naszej pracowni. Polacy bagatelizują często stan swojego zdrowia i przychodzą do lekarza dopiero wtedy, kiedy coś boli, coś dolega. Częściej badają się kobiety profilaktycznie, panowie rzadziej. Dzieci też często badamy profilaktycznie, ale tak jak mówię, są to ważne badania, które bagatelizujemy i nie wykonujemy. My tutaj docelowo chcieliśmy mieszkańców Chorzowa zapoznać z naszym aparatem, bo od września jesteśmy już na terenie szpitala na Szczelców Bytomskich i dla, bym powiedziała, wszystkich z Chorzowa dajemy taką możliwość wykonania właśnie tego badania tu na miejscu, nie muszą jeździć do miast ościennych. Samo badanie piersi to jest pierwsze. Pierwsza rzecz, jaką kobieta powinna wykonywać w każdym wieku, niezależnie czy to jest 15-latka czy 50-latka, badamy piersi, chronimy się w ten sposób przed postępem choroby, jeżeli ona już jest, a profilaktyka nigdy nie zaszkodzi. Mamy tutaj dużo materiałów, dużo poradników, które pokazują kobiecie, jak to robić, jak to wykonać. Praktycznie dotyczy to każdego z nas, nie tylko kobiet, bo i mężczyźni powinni się badać. Przebadaliśmy kilka osób, no już chyba nawet kilkanaście. Myjemy 3 razy dziennie, po śniadaniu, po obiedzie i po kolacji. Niestety takie proste, aczkolwiek jednak trudne okazuje się. Nie myjemy, robimy to niedokładnie, no i jest efekt, jest próchnica. Jest dość duża próchnica, jest próchnica u dzieci, jest próchnica u osób dorosłych, jest zupełnie niewdrażana profilaktyka u osób starszych, także no, zgłaszamy się na wizyty kontrolne i myjemy. Taki instruktaż higieny można przeprowadzić w gabinecie stomatologicznym i jest to bardzo ważne, często pomijane też na wizytach właśnie w gabinetach, traktowane no tak zupełnie, pacjent powinien wiedzieć, prawda? Pacjent nie wie i są tego skutki. Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia zorganizowali Biuro Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej.